Mam nadzieję, że Żanetka wie co robi. Tostów znosił nie będę, bo jak wiecie, nie piję. Przepraszam, tak tylko sobie odpoczywam. Przyjechał pan tutaj do Gdyni z filmem Demon, który jest horrorem, co nie jest zbyt popularne wśród polskich reżyserów. Co pana skłoniło, żeby nakręcić horror? To, na czym mi zależało najbardziej przy tym filmie, żeby wykorzystać pewnego rodzaju matrycę gatunkową, którą w pewnym momencie przełamujemy. Chciałem troszkę tą formą filmową się pobawić, dlatego że znaczy nie tylko z tego powodu, że fajna jest zabawa w ogóle gatunkiem, tylko temat, za który się wziąłem, wydaje mi się, wymusił i pokierował jakby moimi jakby poczynaniami. Czy jest możliwe, że duch zmarłej osoby może się nam objawić? Trzeba też wiedzieć o czymś takim, że reżyser jest pewnego rodzaju medium. Jeżeli dostajemy temat filmowy, rozumiemy go dobrze, wtedy tak naprawdę wiele kolejnych decyzji są konsekwencją tego pierwszego wyboru. Jeżeli rozumiemy temat, nawet wchodzimy na plan, czasami nie wiemy, jak zrobić scenę, ale wiemy w ogóle, o czym opowiadamy. Czasami jest tak, że ktoś z ekipy, aktor albo nawet wózkarz podrzuci najwłaściwsze rozwiązanie do danej sceny. A przy tym filmie zależało mi na tym, żeby nie pozostać tylko i wyłącznie w matrycy gatunkowej, którą jest horror, bo gatunek horror służy głównie temu, żeby przestraszyć widza. A ja chciałem osiągnąć coś więcej. Wesela nie było. Was nie było. Pana młodego nie ma. Jak zostać reżyserem? To dobre pytanie. Przede wszystkim, wydaje mi się, trzeba bardzo chcieć zostać reżyserem. Przede wszystkim, wydaje mi się, na pewno przydaje się taka wiedza ogólna o świecie. Na pewno nie należy tego zawodu zaczynać zbyt wcześnie. I nie należy się wstydzić mówić o jakichś swoich przypadłościach, rodzinnych koneksjach, czy też jakichś sytuacjach czasami traumatycznych. Pan doktor, zdaje się, mówił, że to epilepsja. Tak, mówiłem, ale odwołuję. Jak żyje taki epilepsy, nie widziałem. Pan widział?